Wydawnictwo Insignis prezentuje Diablo 3. Nawałnica światła. Przekład Przemysław Biliński. Fragment drugi. Drewniany szyld wędrowca obijał się i tłukł o słupek, łańcuchy pobrzękiwały na mrozie. Wiatr podrywał z ulicy tumany kłującego piachu, niósł ze sobą źdźbła słomy i smród nawozu z pobliskiej stajni. Kilka pochodni już zgasło, chmury zasłoniły księżyc, mrok zgęstniał. Jakob ze Stalgardu zatrzymał się, naciągnął na głowę kaptur i zawiązał go wokół szyi, a potem, mrużąc oczy, rozejrzał się za gawędziarzem. Tyrael, powiedział grubas, archanioł, który dzięży Eldruina. Bajarz pokręcił wiele szczegółów wskrzeszenia Zoltuna Kula. Był błaznem, który nigdy w życiu nie zbliżył się nawet do prawdziwego demona. Ale ta wzmianka o archaniele wprawiła Jakuba w stan podniecenia. Musiał się dowiedzieć, czy w opowieści kryło się choć ziarno prawdy. Właściciel sklepu alchemicznego pospiesznie przybijał grube, nieheblowane deski do okiennic, żeby nie urwał ich wiatr. Stukot młotka niósł się echem po pustej ulicy, niczym głuchy łomot bojowych toporów spadających na tarcze. Poza tym miasto wydawało się opuszczone. Wszyscy schowali się przed burzą. Jakob zauważył grubasa, zanim ten, skulony dla ochrony przed wiatrem, zataczając się od nadmiaru gorzałki, zniknął w ciemności. Ruszył za nim, szybko zmniejszając dystans. Bajarz skręcił za róg i szedł niespiesznie dalej, nie oglądając się za siebie. Przesypał monety do kieszeni i założył na głowę starą czapkę, podskakującą przy każdym jego kroku, który z chwili na chwilę stawał się pewniejszy. Gdy grubas dotarł do błotnistej ulicy biegnącej między chałupami na obrzeżach Kaldeum, nie zataczał się już w ogóle, a Jakob skradał się zaledwie kilka kroków za nim. W tej części miasta, blisko namiotów handlowych, mieszkali głównie pracujący za dniówki robotnicy, prostytutki, złodzieje i szaleńcy. Nie było tu pochodni. Ciemność zgęstniała. Widać w niej było tylko zarysy kształtów. Grubas, choć wydawał się pijany, nie pasował do tej okolicy. Nawet strażnicy nie zapuszczali się tu po zmroku. Chałupy zbudowano z błota i piasku. Dachy pokryto kukurydzianymi łuskami, które poświstywały i grzechotały na wietrze. Kroki Jakoba ginęły w tym szumie, ale grubas i tak by ich nie usłyszał. Jakob całe lata uczył się podkradać do celu sprytnie i bezszelestnie. Może osłabł po utracie miecza sprawiedliwości Eldruina, pomyślał. Albo popadł w desperację. Miecz pozwoliłby mu lepiej ocenić prawdziwe zamiary tamtego. Jakob wędrował po tych krainach od prawie 20 lat, wyszukując miejsca, gdzie równowaga między dobrem a złem została zachwiana i miecz archanioła Tyraela stał się jego nieodłączną częścią. Zwyczajno jak oddech. Bez niego czuł się ślepy. Miał wrażenie, że porusza się po omacku. A to było bardzo niebezpieczne. Zwłaszcza tutaj, gdzie ktoś mógł go zadźgać, żeby zabrać buty. Nie był bohaterem, już nie. Nigdy się za takiego nie uważał, nawet jeśli inni się z tym nie zgadzali. Po prostu wymierzał sprawiedliwość, tak jak domagał się tego miecz. Zaszedł jednak bardzo daleko i nie miałoby sensu, gdyby teraz zawrócił. Musiał się przekonać, jak to wszystko się skończy. Ledwie widział sylwetkę grubasa, który zmierzał do największej z chałup, jedynej, w której paliło się światło. Czerwonawy poblask migotał w małym okienku wstawionym w grubą ścianę z suszonego błota. Wystarczyło to, żeby chata jaśniała w mroku niczym latarnia morska. Może bajarz wybrał ją przypadkowo, szukając ciepłego miejsca, w którym mógłby przeczekać lodowaty podmuch nocy. A może mimo wszystko właśnie tu mieszkał. Choć jego strój wskazywał, że kiedyś mógł mieć pieniądze, to przecież żaden szlachcic z Kaldeum nie odwiedziłby wędrowca za żadne skarby. Te ulice były ostatnim przystankiem w drodze do zapomnienia. Jakob złapał bajarza przy drzwiach. Grubas mocował się z grubą pętlą, na którą je zamknięto. Wzdrygnął się, czując rękę na ramieniu i wydał cichy okrzyk. Jakob obrócił go i zobaczył, że mężczyźnie z twarzy odpłynęła krew. Pobladły wyglądał w ciemności jak duch. Był podobny wzrostem i ważył ze 200 funtów. Ale Jakob i tak nie widział w nim zagrożenia. — Ta twoja opowieść — powiedział Jakob. — Jak ona się kończy? — Przepraszam — wyjąkał grubas. — W
wytrzeszczając świńskie oczka, żeby zajrzeć Jakobowi pod kaptur. Nie mam pieniędzy. Wiatr oderwał z dachu kukurydziany liść i cisnął go na ziemię. To, o czym opowiadałeś wędrowcu. Co wiesz o Archaniele Teraelu? Ja? Nic, zupełnie nic. Ja tylko próbuję zarobić trochę grosza na kolację. Gruby zmrużył oczy, jakby próbował odgadnąć, o co chodzi. Przysłano cię, żebyś zabił biednego Abdalhazira? Alhazira? Wędrownego skrybę? Jest w środku? Na twarzy grubego mężczyzny odmalowało się zmieszanie większe, niż wynikałoby z pytania. Otworzył usta, jakby chciał odpowiedzieć, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Zamiast tego sięgnął niezdarnie do kieszeni spodni, rozsypując jej zawartość na ziemię. Monety potoczyły się w piachu. O nie! Jęknął, potrząsnął głową i cofnął się pod same drzwi. Bierz wszystko, co mam, tylko Zozo, zostaw mnie w spokoju. A może jesteś jakimś demonem, który przyszedł odebrać mi życie? Jakob nie odpowiedział. Schylił się po medalion, który wypadł mężczyźnie z kieszeni i podniósł go, trzymając za złoty łańcuszek. Wisiorek błysnął w czerwonym blasku bijącym z okna. Na jego powierzchni wygrawerowano wzór łusek. To był talizman alchemika. Jakobowi serce zakołatało w piersi, a po grzbiecie przeszedł zimny dreszcz. Skąd to masz? W ciemności dał się słyszeć jęk. W pierwszym momencie Jakob myślał, że to wiatr jęczy pod okapem, ale dźwięk dobiegał z wnętrza chaty. Przez długą chwilę słychać było tylko szelest i świst kukurydzianych łusek, a potem rozległ się wysoki, przeszywający krzyk kobiety. Grubas poruszał się szybciej, niż można by się spodziewać. Jakob zerknął w okno, a kiedy odwrócił się znów w stronę bajarza, drzwi chałupy były otwarte, a mężczyzna zniknął. Jakob wepchnął medalion za pazuchę i przestąpił próg, zagłębiając się w gęstym mroku. Powietrze przesiąknięte było smrodem gnijącego mięsa. Ściągnął z twarzy kaptur i dobył krótkiego miecza rodowej pamiątki. Ściskając wysłużone drewno rękojeści, wyciągnął ostrze przed siebie. Sień chaty była całkowicie pusta, nie licząc belisiana w kącie. Obok niej ujrzał kamienne palenisko, ale węgle dawno już w nim wystygły. Grubasa nigdzie nie było widać. Czerwona poświata biła z następnego pomieszczenia w głębi chaty. Jakob przystanął, nasłuchując tuż pod drzwiami, odrobinę uchylonymi. Zza nich dobiegały go szelesty. Cokolwiek możesz tam zastać, nie będzie warte ryzyka. A mimo to czuł przymus, by pójść za gawędziarzem. Medalion i krzyk kobiety. To musiało być coś ważnego. Pchnął drzwi. Otworzyły się na oścież, wydając odgłos jak szlachtowane prosie i ze stuknięciem zatrzymały się na ścianie. Czarne, patykowate cienie otaczały półkolem smukłą postać przywiązaną do krzesła, bez wątpienia kobietę. Na ramiona narzucono jej brudny płaszcz, na szyi zawiązano worek zasłaniający twarz. Cienie okazały się ludźmi w ciemnych szatach. Dzierżyli długie, zakrzywione, groźnie wyglądające noże, lśniące krwawą czerwienią w blasku run nakreślonych na wytartej drewnianej podłodze. Jakob nie rozpoznawał znaków, ale nie miał wątpliwości, że rytuał, który opisywały, musiał się skończyć rozlewem krwi. Nie pierwszy raz używano tej izby do czynienia zła. Jakob się wzdrygnął, oddech uwiązł mu w gardle. Poczuł suchość w ustach. Ściany i podłogę pokrywały rozbryzgi starej krwi, czarne jak smoła. Kultyści w służbie wiedźmy. Był przekonany, że po śmierci Mahdy sabat został wybity, a przynajmniej rozpędzony na cztery wiatry. Jakob stał nieruchomo z wyciągniętym mieczem i bijącym szybko sercem. Przypomniał sobie słowa dawno nieżyjącego ojca. Nie szarżuj, jak zraniony byk, jeśli nie chcesz, żeby to była twoja ostatnia walka. Złamał podstawową zasadę, której dotąd pilnie przestrzegał. Przemknęło mu przez myśl, czy nie uciec. Nie mógł się z nimi mierzyć. Już nie. Przestał być awatarem sprawiedliwości. Kiedy Eldruin zniknął w ciemności, pozostawiając Jakoba bezsilnym. Ale jeśli ucieknie, ta kobieta zginie. Ona jest niewinna. Nie mógł do tego dopuścić. W izbie na moment zapadła cisza,
A potem kultyści odwrócili się jak jeden mąż. Krzesło pod trzemocącą się kobietą skrzypiało rozpaczliwie i paskudnie. Jakob prawie czuł na własnej skórze zimne ukąszenia sztyletów. Widział, jak jego własna krew wycieka i barwi podłogę czerwienią. Usłyszał coś za sobą. Obejrzał się i zobaczył, że grubas jakimś sposobem zaszedł go od tyłu, choć przecież Jakob nie mógł go przeoczyć. Jednak teraz tłuściok zatarasował wyjście, skrzyżowawszy na piersi mięsiste ramiona. Zaśmiał się i pokręcił głową. Jakob ze Stalgardu. Skąd znasz moje imię? Zrobiłeś się leniwy po złożeniu posady. Naprawdę sądziłeś, że to będzie takie proste? Okraść mnie z owoców mojej pracy? Myślałeś, że powiem ci wszystko, co chcesz wiedzieć bez walki? Czy ja... Spotkaliśmy się już? Grubas znów się zaśmiał. Nie w tej postaci. Sięgnął do swojej twarzy i zaczął drzeć ciało. Wbijał paznokcie w pulchne policzki. Zrywał skórę, która opadała długimi, żółtymi pasmami, rozciągającymi się i pękającymi niczym glina na słońcu. Spod spodu wyłoniła się wilgotna ohyda, połyskliwe ścięgna, mięśnie i rogata kość. Czerwone ślepia, rozjarzone niczym ognie piekieł, głęboko pod ich stopami. Paraguil, szepnął Jakob. Już raz przyszło zmierzyć mu się z tym demonem. Wiele lat temu. Piekło zostało odparte, ale jego słudzy wciąż wędrowali po sanktuarium, łaknąc krwi niewinnych. Cofnął się myślą do karczmy dorzuconej mimochodem wzmianki o Tyraelu. Bajdurzący głupiec wywabił Jakoba w nocną zawieruchę bez wielkiego wysiłku. Zastawił pułapkę, a ten bez niczego dał się w nią złapać. A medalion? Zmroziło go jeszcze bardziej. Wolał nawet nie wyobrażać sobie, co to mogło oznaczać. Morderco! Zasyczał demon, zbliżając się. Ciało bajarza zwisało z rozjarzonego pyska niczym jakieś groteskowe przebranie. Hipokryto, potworze, polowałeś na nas od lat. Pora odpłacić ci pięknym za nadobne. Machta nie żyje, a Beliada dawno już nie ma. Teraz służymy nowym panom. Demon podszedł jeszcze bliżej drobnym owadzim krokiem, a potem znieruchomiał i przekrzywił łeb, przyglądając się Jakobowi. Zdziwiłbyś się, wiedząc jakim. Ale nie będziesz żył tak długo. Wiesz, co zrobimy, morderco? Wiesz, gdzie trafisz, kiedy skończymy z twoimi gnatami? Jakob machnął przed sobą mieczem, starając się odpędzić i demona, i kultystów. Zakapturzeni mężczyźni również się do niego zbliżyli i poczuł w brzuchu znajomy skurcz paniki. Kiedy jeden z nich skoczył, Jakob ledwie zdążył odwrócić się do napastnika. Tamten uwiesił mu się na ramionach, zionąc w twarz cuchnącym oddechem, kwaśnym smrodem gnijącego mięsa. Obalił Jakoba swoim ciężarem, ale ten zdążył pchnąć kultystę mieczem pod żebra. Upadając, Jakob szarpnął ostrze w górę i poczuł, jak struga gorącej krwi moczy mu szatę. Runęli ciężko na podłogę. Kultysta stęknął, jęknął i jego nogi uderzyły o podłogę w skurczach agonii. Zanim Jakob zdołał zepchnąć z siebie martwego kultystę, pozostali złapali go za ramiona, podnieśli i wykręcili mu brutalnie rękę z mieczem, zmuszając do upuszczenia broni. Dwaj najwięksi przygwoździli go do ściany tak, że nie sięgał nogami ziemi. Zbliżył się do niego Baraguil. Twarz demona ociekała krwią i tłuszczem. Jego ślepia świeciły w mroku. Wyciągnął rękę. Czubki palców rozpękły się jak gotowane kiełbaski, ukazując zakrzywione ostre szpony. Zapłacisz za to, zasyczał stwór z krwawą pianą i śliną, zbierając on tam, gdzie przedtem były usta bajarza. Twój drogocenny anielski miecz już cię nie ochroni. Tyrael nie żyje, a na sanktuarium spadnie pomsta. Ludzie będą cierpieć, a my powstaniemy z popiołów, silniejsi niż kiedykolwiek. Runy na podłodze zabłysły czerwienią. Demon chwycił Jakoba za gardło. Pazury rozcięły ciało. Jakob zaharczał, wolno pozbawiany powietrza. Przed oczyma zalśniły mu gwiazdy, świetlny wir jaśniał i jaśniał. Za chwilę pochłonie wszystko, co Jakob znał i kochał.
Nie był pewien, co się stało potem. Światła odpłynęły gdzieś w tył, a gdy oprzytomniał, demon już go nie trzymał. Jak opłapczywie wciągał powietrze gorączkowymi, spazmatycznymi wdechami. Baraguil i kultyści odwrócili się w stronę swego więźnia, ale kobieta nie była już związana. Stała wyprostowana, a resztki więzów leżały w strzępach na podłodze. W dłoniach dzierżyła jaśniejącą kulę fioletowego ognia, ale Jakob nie mógł oderwać wzroku od jej twarzy. Szanar? Padnij! Rozkazała czarownica. Nieznacznym strzepnięciem delikatnego nadgarstka posłała kulę magicznej energii w najbliższego kultystę. Kiedy pocisk trafił mężczyznę w pierś, ten eksplodował, a Jakob rzucił się na podłogę i osłonił głowę rękami. Gdy znów się rozejrzał, dzwoniło mu w uszach. Obok Baraguila zobaczył już tylko dwie zakapturzone sylwetki. Demon ryknął wściekle i skoczył naprzód, wyciągając szpony, jakby jednym potężnym ciosem zamierzał zerwać czarownicy głowę z ramion. Kula blasku otoczyła Szanar, a wraz z nią demona oraz ostatniego kultystę. Obaj nagle zwolnili, podczas gdy czarownica poruszała się z oszałamiającą prędkością. Wyczarowywała smugi trzaskającej energii i ciskała jej niczym włócznie fioletowego światła, tańcząc wokół bezradnych istot schwytanych w jej sieć. I w kilka chwil było już po wszystkim. Kula światła zgasła. Szczątki grubasa, w którym ukrywał się Baraguil, proczyły krwią, rozdarte na pół, otoczone wieńcem zabitych kultystów niczym w jakiejś makabrycznej aranżacji. Szanar stała na środku pobojowiska, prostując nagie ramiona. Jej kształtne piersi falowały w wycięciu skórzanego gorsetu. Ciemne włosy ścięła do ramion. Poza tym jednak nie różniła się od kobiety, której Jakob kiedyś pożądał. Po 20 latach nadal nie miała ani jednej zmarszczki. Rzuciła mu znajome, wyzywające spojrzenie, które zawsze doprowadzało go do szaleństwa w każdym znaczeniu tego słowa. I znowu to samo, stwierdziła. Ratowanie ci skóry zaczyna być nudne, Jakobie. Czekałam ile mogłam, ale żadna dziewczyna nie lubi być związana zbyt długo. Mogłaś czekać trochę krócej, odparł Jakob. Wstał ostrożnie, po czym podniósł i wytarł miecz. Dotknął szyi pokaleczonej pazurami Baraguila, popatrzył na palce. Krwawienie ustało, ale zraniona duma nie przestała boleć. A gdzie w tym zabawa? Z niemal niedostrzegalnym uśmiechem Szanar przestąpiła zwinnie najbliższego trupa. Musiałem cię zwabić i zaczekać, aż demon się ujawni, żeby mieć pewność, że pora działać. Oczywiście spodziewałem się, że uratujesz damę w opałach, jak i własną żałosną skórę. Tak to już jest. Z planami wyciągnęła rękę. A teraz, zanim poniesie nas nostalgia, zdaje mi się, że masz coś, co należy do mnie. Jakob sięgnął za pazuchę i wyjął medalion jej ojca, jeden z niewielu przedmiotów, które miały dla czarownicy jakiekolwiek znaczenie. Symbol alchemika. Szanara opowiedziała mu kiedyś, jak zdjęła wisiorek z szyi martwego ojca, zanim jego trumnę złożono w grobie. Nigdy jej bez niego nie widział. Kiedy go zobaczyłem, bałem się, że ty... Nie dokończył. Nawet po tylu latach nie potrafił wyrazić, co do niej czuł. To był jeden z wielu powodów, które ostatecznie doprowadziły do ich rozstania. Doniesienia mojej śmierci były mocno przesadzone, odparła Szanar. Schowała medalion. Pozwoliłam demonowi go wziąć. To była część planu. Wiedziałam, że przeżyje na tyle długo, żeby go odebrać. Co do ciebie jednak, popatrzyła na Jakoba. Wydawało mu się, że w jej spojrzeniu jest czułość, ale może tylko to sobie wyobraził. Wyglądasz, jakbyś najlepsze czasy miał za sobą. To był ciężki rok. Co robisz w tej części miasta? Nie tutaj, ucięła, rozglądając się po pobojowisku. Runy zaczęły blaknąć, do izby wpełzała ciemność. Szanar podniosła kostur leżący na środku kręgu, do tej pory niewidoczny przez blask symboli. Wyjdźmy.